Dwa dni trwał w Sędziszowie Małopolskim siódmy noworoczny turniej w piłce halowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Rozgrywki przeprowadzono 26 i 27 stycznia w hali sportowej przy Sędziszowskim Liceum. Noworoczny turniej w piłce halowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego skierowany jest do klubów sportowych działających na terenie gminy. W tym roku w rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn. Zespoły te rywalizują w dwóch grupach. Po 5 drużyn. Na ten moment do finału wyszły drużyna Lechii Sędziszów oraz Piasta Wolica Piaskowa Sędziszowa Małopolskiego. Natomiast o miejsce trzecie będzie rywalizował Płomień Zagorzyce z Kawęczynem, z Progresem Kawęczyn Sędziszowskim. Kluby sportowe za udział w turnieju otrzymały nagrody. Rozgrywki były również sprawdzianem przed nadchodzącym sezonem. Drużyny ostatnie miesiące spędziły na treningach. W tym turnieju przede wszystkim drużyny grają o puchar, który będzie ufundowany przez burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Ponadto są przewidziane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Za pierwsze miejsce drużyna otrzymuje 700 zł, za drugie miejsce 600, za trzecie 500, za czwarte 400 zł, natomiast pozostałe 6 zespołów po 200 zł za udział. Także jest o co walczyć i tym bardziej, że niedługo rozpoczynają drużyny sezon rozgrywkowy, także trenerzy, działacze mają możliwość sprawdzenia swoich zawodników tutaj właśnie w tym siódmym turnieju noworocznym o Puchar Burmistrza. Zespoły przez cały okres ten jesienno-zimowy trenują na halach sportowych, na obiektach, które tutaj mamy w gminie Sędziszów. Obecnie też trenują te zespoły na hali przy Liceum Ogólnokształcącym. Piłkarze spotkają się w podobnych okolicznościach, prawdopodobnie w lipcu na sędziszowskim stadionie podczas letniego turnieju o Puchar Burmistrza. Takie rozgrywki służą integracji klubów, dostarczają sportowych emocji lokalnym kibicom, a także propagują zasadę fair play na boisku. Siódmy noworoczny turniej w piłce halowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego wygrała drużyna Lechii Sędziszów.